Czym wyróżnia się zawodowy negocjator? Jeśli porównamy zawodowego negocjatora do zawodowego sportowca, to zawodowy negocjator ciągle trenuje, żeby być w formie, gdzie słowo trening nie sprowadza się wyłącznie do samych negocjacji. Do tego dochodzi sport, dieta, tak zwane zarządzanie stresem, a przed samymi negocjacjami obowiązuje tak zwana procedura startowa, tak sama jak w sporcie. Zawodowymi negocjacjami zajmuje się od początku lat 90. Byłem wtedy właścicielem centrali handlu zagranicznego i prowadziłem negocjacje dla moich klientów. Od tych eksportowych zaczynając, na tych windykacyjnych, bardzo trudnych kończąc. Z ponad 25-letniej praktyki biznesowej wiem, że to, co jest mi potrzebne, żeby odnieść sukces w negocjacjach, to przede wszystkim logiczne myślenie, poprawne matematyczne liczenie, odwaga do podejmowania decyzji i czujność, żeby nie dać się oszukać. I te cztery warunki wydają się takie banalne, żeby je spełnić, ale właśnie w tych czterech obszarach obserwuję, że albo moi klienci, albo uczestnicy moich szkoleń popełniają najwięcej błędów. A do tego warto posiadać jeszcze umiejętności rozpoznawania blefu, czyli rozpoznawania kłamania, rozumieć jak działają emocje i odstawić na boczny tor własne ego, które jest naszym największym wrogiem w negocjacjach. Dlatego rzucam Ci wyzwanie. Jeśli zapiszesz się na moje szkolenie organizowane przez firmę Langas i podczas pierwszego negocjacyjnego ćwiczenia pokonasz mnie w negocjacjach, ponieważ wykorzystasz jakiś mój błąd przeciwko mnie, za szkolenie nie płacisz. Tak jest uczciwie. Zapraszam!